Ilona Małek, witam i zapraszam na aktualności. Dziś powiało chłodem, czy czekają na zmiany za oknem, o tym w dalszej części programu, a teraz już zobaczmy, co przyniósł ten dzień na Podkarpaciu. Radzi Samorządu Województwa za budową zbiornika przeciwpowodziowego Kąty-Myscowa. Przyczyni się do rozwoju ekonomiczno-gospodarczego regionu. Sąd zdecydował, na razie nie dojdzie do sprzedaży sanockiego autosanu. Termin składania ofert, jeszcze jakichś dodatkowych, zostanie określony na koniec miesiąca stycznia. Krosno rusza z budową nowego wodociągu. Lato pokazało, że tej wody brakuje. W aktualnościach także zgoda radnych Rzeszowa na zmianę hejnału miasta. Ale na początek wracamy do ostatniej w tym roku sesji Sejmiku Wojewódzkiego, która zakończyła się wczoraj wieczorem przyjęciem budżetu na 2016 rok. Marszałek województwa zapewnia, że ten najważniejszy plan finansowy jest realny i wyważony. Opozycja twierdzi, że zabrakło w nim wielu ważnych zadań, a wszystkie poprawki klubów PO i PSL zostały odrzucone. Za to niemal jednogłośnie Sejmik przyjął stanowisko w sprawie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Kąty-Myscowa. Dyskusji radnych przysłuchiwał się Adam Mokrzycki. Zarząd województwa pożegnał stary rok w tanecznych rytmach, zapewniając, że w nowym też nie zabraknie radosnych chwil. W zupełnie odmiennym nastroju, choć na tej samej sesji sejmiku, był dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, bo właśnie tam dowiedział się, że radni w drodze głosowania mają zgodzić się na jego odwołanie. Chciałbym podkreślić, to nie jest sąd nad panem Markiem Ordyczyńskim. To jest normalne działanie statutowe i normalna procedura. Nie czuję się ofiarą tej sytuacji. Ja mam pełną też świadomość czasu, jaki dzisiaj następuje, wielu wymian w instytucjach, szczególnie rządowych. Widzimy to na każdym kroku. Ordyczyński, radny Platformy Obywatelskiej, pełni funkcję dyrektora agencji od 8 lat. To bardzo bogata instytucja z budżetem sięgającym miliarda złotych, zatrudniająca blisko 700 osób, odpowiedzialna za podział kilku miliardów na modernizację wsi i pomoc rolnikom. Stąd taka reakcja także radnych klubu PSL. Proszę wszystkich radnych, proszę w imieniu wszystkich podkarpackich rolników, nie odwołujcie dyrektora Marka Ordyczyńskiego. Ku zaskoczeniu wnioskodawcy, radnym klubu PiS zabrakło głosów do szybkiego odwołania na tej sesji dyrektora agencji. Radna PiS Ewa Draus, która wstrzymała się od głosu, powiedziała, że trzeba dać mu czas na pożegnanie i zamknięcie spraw. Za to ponad politycznymi podziałami udało się przyjąć stanowisko w sprawie przyspieszenia budowy wielkiego zbiornika przeciwpowodziowego Kąty-Myscowa, bo to plan sięgający jeszcze czasów Gierka, wytykają radni. Przyczyni się do rozwoju ekonomiczno-gospodarczego regionu. Radni usłyszeli zapewnienia, że w tej sprawie nastąpi długo oczekiwany przełom, bo z inicjatywy grupy posłów PiS tematem budowy zbiornika Kąty-Myscowa zajęło się już Ministerstwo Środowiska. Pan wiceminister Mariusz Gajda dość jednoznacznie określił potrzebę funkcjonowania, potrzebę wybudowania zbiornika wodnego jako inwestycji krajowej, jako inwestycji niezbędnej dla utrzymania wysokiego poziomu retencji. Wiadomo, że to inwestycja przekraczająca możliwości samorządu województwa, a właśnie kłótnia o liczbę planowanych w 2016 roku inwestycji poprzedziła ostateczne głosowanie nad nowym budżetem. Pierwszy wniosek to jest wniosek dotyczący połączenia komunikacyjnego w obszarze Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ale ja mam prośbę, żeby pan przewodniczący spowodował, żeby była cisza na sali. Nie bardzo wiem, co dziś można nowego powiedzieć w sytuacji, kiedy żadne inicjatywy opozycji, w tym naszego klubu, nie są uwzględniane już po raz kolejny. Ta ponowna analiza projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej pozwala nam stwierdzić, że kwoty zapisane zarówno w projekcie budżetu, jak i w towarzyszącej budżetowi wieloletniej prognozie finansowej są w pełni realne i wyważone. Zarząd województwa odrzucił wszystkie poprawki opozycji, zapowiadając jednocześnie, że wróci do nich dopiero, gdy w trakcie nowego roku budżet zasilał dodatkowe fundusze. Optymistyczny plan zakłada ponad miliard złotych, w tym po 100 milionów na drogi czy inwestycje przeciwpowodziowe.
mniej optymistyczne informacje dla załogi sanockiego Autosanu. Dziś nie doszło do zapowiadanej sprzedaży spółki. Choć jeden z oferentów zagwarantował dobrą cenę, to jednak ze zbyt odległym terminem kupna. Była też druga oferta, ale nie została wzięta pod uwagę z uwagi na zbyt niską cenę. No, na dzień dzisiejszy nie został wyłoniony nabywca Autosanu. Wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi formalne, natomiast syndyk dokonał wstępnego wyboru jednej oferty. Ponieważ jednak w ramach uzyskanego zezwolenia do końca roku nie jest w stanie zawrzeć finalnego kontraktu sprzedaży przedsiębiorstwa, będzie miał zgodę na sprzedaż tego przedsiębiorstwa na dotychczasowych warunkach do końca marca przyszłego roku, z tym, że utrzymana zostanie minimalna cena. Natomiast termin składania ofert, jeszcze jakichś dodatkowych, zostanie określony na koniec miesiąca stycznia, dokładnie na 29 stycznia. I po tym terminie syndyk już samodzielnie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty i ma obowiązek zawrzeć umowę do końca marca przyszłego roku. Dobre informacje mamy za to dla mieszkańców Krosna oraz dwóch gmin, Rymanowa i Haczowa. Miasto przystępuje do budowy nowego wodociągu. Inwestycja ma potrwać 2 lata. Po jej zakończeniu będzie mniej awarii, a z kranów popłynie woda lepszej jakości. Marek Winiarski. Budowa drugiego wodociągu z Sieniawy okazała się koniecznością, mimo że miasto ma już kilka ujęć wody. Krosno korzysta z 3 ujęć i to może jest teoretycznie sytuacja komfortowa, ale tak naprawdę 2 z tych ujęć ulokowane są na jednej rzece, na rzece Wisłok. Do tego ujęcie wody w Iskrzyni ma jakby gorszy surowiec dopływający. To z powodu kilku małych oczyszczalni ścieków leżących powyżej ujęcia. Okresowe korzystanie z niego narażało na zanieczyszczenie całej sieci wodociągowej miasta. Nowa inwestycja zagwarantuje dobrą jakość wody w kranach, bo rok temu ujęcie i stacja uzdatniania wody w Sieniawie zostały gruntownie zmodernizowane za ponad 30 milionów złotych. Nowa magistrala wodociągowa będzie budowana od Rymanowa, czyli od miejsca, w którym przerwano przy niej pracę w latach 80. ubiegłego wieku. Z inwestycji skorzystają też gminy, przez które będzie przebiegał wodociąg. Cała północna część gminy Rymanów oczekuje budowy wodociągów. Jest to połowa miasta Rymanowa, Ladzin, 2 Wróbliki, czyli Wróblik Szlachecki i Królewski, Milcza, Bzianka i Zmysłówka. Jest to 1500 gospodarstw i blisko 7000 mieszkańców. Gmina Rymanów już przystąpiła do projektowania sieci doprowadzającej wodę do poszczególnych miejscowości po obu stronach 16-kilometrowej magistrali wodnej. Lato pokazało, że tej wody brakuje. Zaczyna brakować mieszkańcom wody, a jeżeli ona jest, to jej jakość może nie jest taka, jaka jest wymagana, jaką chcielibyśmy, aby była. Każdy z pewnością wiąże nadzieję z tą inwestycją. Inwestycja za ponad 11 milionów złotych będzie wykonana na koszt MPGK w Krośnie przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Teraz o dużych kłopotach Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. Jest najbardziej zadłużoną placówką medyczną na Podkarpaciu, podległą marszałkowi. Stanowisko stracił już dotychczasowy dyrektor Witold Gimlewicz. Jego program naprawczy nie przekonał zarządu województwa. Teraz nowa dyrekcja placówki musi zmniejszyć koszty i renegocjować kontrakt z Funduszem Zdrowia. Podkarpackie Centrum Chorób Płuc to w sumie 6 oddziałów, które rocznie leczą prawie 5 tysięcy chorych. I specjalistyczna przychodnia, która także rocznie przyjmuje około 27 tysięcy pacjentów. Do października placówka wykonała na koszt NFZ usługi warte niespełna 20 milionów złotych. W tym samym czasie łączna kwota zobowiązań przekroczyła 12 milionów złotych. Tylko te wymagalne, których termin płatności minął, osiągnęły ogromną w porównaniu z wartością kontraktu kwotę 4 milionów 700 tysięcy. Właśnie to, jak przekonuje Stanisław Kruczek w zarządzie województwa odpowiedzialny za służbę zdrowia, było przyczyną decyzji o zmianach w składzie dyrekcji szpitala. Zdecydowanie głównym powodem tego odwołania była sprawa sytuacji finansowej szpitala. Wśród 15 placówek, które są prowadzone przez zarząd województwa podkarpackiego, sytuacja szpitala Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc jest najtrudniejsza.
Pomysł na jej zmianę to zdaniem nowego dyrektora m.in. jak najszybsza budowa z unijnym wsparciem nowego pawilonu szpitala, do którego przeniósłby się zakład patomorfologii i oddział leczenia gruźlicy, teraz funkcjonujące w dwóch starych budynkach. Nie tylko niespełniających standardów, ale też wymagających ciągłych remontów i coraz bardziej kosztochłonnych. Koszty utrzymania tamtych budynków ze względu na ich stan techniczny są ogromne i to jest jeden z głównych problemów, chociaż nie jedyny oczywiście, ale jest to jeden z głównych problemów generujących tak olbrzymie straty co roku w naszym szpitalu. A oprócz rozbudowy, która jest mniejszy, w planach jest też powstanie dwóch nowych oddziałów szybkiej diagnostyki gruźlicy i nowotworów płuc oraz pracowni tomografii komputerowej. Nowa dyrekcja szpitala chce też walczyć o większy kontrakt z NFZ-em, a dokładnie podwyższenie niezmieniającej się od kilku lat wartości tzw. punktu rozliczeniowego. No będziemy starali się już w styczniu w NFZ-cie negocjować dodatkowe pieniądze oraz kontrakt na tomografię komputerową, ambulatoryjną. Już teraz wiadomo jednak, że choć to jedyna placówka o tym profilu leczenia na Podkarpaciu, to wyjście na prosto może się okazać bardzo trudne. Dlatego Zarząd Województwa rozważa też inną możliwość zmniejszenia kosztów. Połączenie ze szpitalem miejskim. Zdecydowanie jako województwo uważamy, że szpital miejski powinien zostać dołączony do szpitala wojewódzkiego, do Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc. Oczywiście w tej sprawie będzie konieczne porozumienie, tak jak na terenie miasta Przemyśla, gdzie w tej chwili łączymy te dwie placówki, placówkę miejską i placówkę wojewódzką. To ma pozwolić na kolejne zmniejszenie, a dokładnie racjonalizację kosztów, bo będzie można ograniczyć liczbę pracowników administracyjnych, ale też łatwiej negocjować ceny leków czy usług, gdy zamówienie na nie będzie dużo większe. Ten pomysł jednak w tym szpitalu był przerabiany już kilkukrotnie. Do tej pory zawsze kończyło się na planach. W tym przypadku są nie tylko plany, ale i pieniądze. Mogą po niej sięgnąć stowarzyszenia, ale też grupy nieformalne, a nawet pojedyncze osoby. Jedyny warunek to poparcie lokalnego samorządu i dobry pomysł. Chodzi o dofinansowanie lokalnych inwestycji proekologicznych. Fundacja Prokarpatia do 14 stycznia przedłużyła termin składania wniosków w ramach programu Inicjatywy Oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia. Z dotacji w ramach poprzedniej edycji programu skorzystali m.in. mieszkańcy Małkowic koło Przemyśla. Miejscowo ESP napisało wniosek, który zakładał posadzenie wzdłuż śródpolnej drogi około 800 drzew. Po to, aby powstała tam aleja będąca korytarzem ekologicznym m.in. dla nietoperzy i sów. A jednocześnie, aby w przyszłości drzewa chroniły drogę przed podmuchami silnego wiatru czy nawiewaniem śniegu. I udało się. Długość tej alei to jest około 2 km. Na tej długości zasadziliśmy dęby szypułkowe, bezszypułkowe. Docelowo zakładamy, że wpłyną pozytywnie na cały ten obszar, ale przede wszystkim na zwierzęta, na ptaki, tak, na bioróżnorodność. W poprzedniej edycji projektu udało się zrealizować 19 podobnych lokalnych inicjatyw związanych ze środowiskiem. Tym razem szanse na dotację ma 15 projektów. Mogą je składać nie tylko stowarzyszenia i lokalne organizacje, ale też nieformalne grupy, które nie mogą liczyć na takie wsparcie w ramach innych, podobnych programów. Wystarczy wypełnić dostępny w internecie wniosek. Jest tam parę stron, parę pytań do uzupełnienia, żeby opisać, o co chodzi w inicjatywie, dlaczego ona jest ważna dla środowiska i dla lokalnej właśnie społeczności. I jest też kilka załączników, które niestety są wymagane już na etapie składania samego pomysłu. Jest to poparcie władz samorządowych oraz zgoda właściciela gruntu nieruchomości, na której będzie realizowana ta inicjatywa. Im lepszy pomysł, tym większa szansa na dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Te zakwalifikowane do realizacji mogą liczyć na pełną refundację w wysokości do 18 tysięcy złotych. Termin składania wniosków przedłużono do 14 stycznia. A już 17 stycznia mieszkańcy Rzeszowa usłyszą z ratusza nowy hejnał. Właśnie dziś radni zgodnie zagłosowali za jego zmianą. Nowy utwór nosi tytuł Na cztery strony świata, a jego autorem jest pochodzący z Rzeszowa światowej sławy muzyk jazzowy Tomasz Tańko. Póki co wszystko objęte jest tajemnicą, ale my specjalnie dla Państwa postanowiliśmy wszcząć dziś muzyczne śledztwo.
To znany hejnał autorstwa Janusza Siwińskiego, który słychać w Rzeszowie już od 18 lat. Mieszkańcy wiedzą, że w nowym roku już go nie usłyszą. Jest piękny, bardzo piękny. No powiem szczerze, że nie mniej piękny niż hejnał krakowski. Stary, oczywiście, podobał mi się. Nowego nie słyszałam jeszcze. Słyszała pani ten hejnał? Nie. A jaki powinien być hejnał miasta, naszego miasta? No myślę, że dobry byłby. Jaki rodzaj muzyki? No nie wiem, może klasyczną. Disco polo raczej nie? Nie, no raczej nie. Takie na wszelkie czasy. No. Może być coś związane też z folklorem. Zamiast disco polo i folkloru muzyka jazzowa i kompozycja na cztery strony świata w wykonaniu Tomasza Stańki. Nowy hejnał ma trwać ponad 2 minuty, być wyrazisty i wpadać w ucho. Ale dziś mówić nie chciał o nim ani Tadeusz Nalepa, ani rzeszowscy radni, mimo że na ostatniej w tym roku sesji zgodnie zagłosowali za muzyczną zmianą. Co do samego utworu, to ja się nie potrafię wypowiedzieć. Po pierwsze, słyszałem go tylko raz. A po drugie, no to jest jazz, na którym się nie znam. Jest niezwykle ciekawy muzycznie i bardzo ambitny, a zadowoli naprawdę wszystkich, którzy lubią muzykę. Myślę, że wszyscy ją lubią. Prezydent Tadeusz Ferenc zdradził, że prywatnie lubi na przykład disco polo. Dodał jednak, że nowy hejnał na pewno przyciągnie do Rzeszowa turystów. Hejnał słyszymy w Krakowie z wieży Maryjackiej i zawsze jakieś tak od razu przypomina nam Kraków, piękny Kraków. I myślę, że ten właśnie hejnał rzeszowski będzie takim znakiem rozpoznawczym dla naszego miasta, dla Rzeszowa. Niepopularny jak w Krakowie? Będzie jeszcze bardziej popularny, panie redaktorze. Jak więc brzmi nowy hejnał, to wiedzą tylko wybrani. Wiadomo, że jego napisanie i nagranie kosztowało 40 tysięcy złotych. Mieszkańcy mają usłyszeć go dopiero 17 stycznia podczas uroczystości związanych z rocznicą lokacji Rzeszowa. Wykonawcą ma być sam Tomasz Stańko, który niedawno odebrał w Rzeszowie tytuł honorowego obywatela miasta. Byłem na sesji, na której przyjmowano tę uchwałę. No, mnie się hejnał podobał. Brzmi właśnie tak trochę właśnie sygnałowo. Chyba tak jak skomponowany. Myślę, że będzie dobrze brzmiał na przykład z ratusza o pełnej godzinie. Jest nadzieja, że równie dobrze jak ten z wieży Kościoła Mariackiego. Zmienia się nie tylko hejnał Rzeszowa, zmiany też w pogodzie. Po ciepłych świętach wszystko wskazuje na to, że wraz z końcem roku zima sobie o nas przypomni. Czeka nas ochłodzenie, przewidywane są także marznące opady deszczu lub mrzawki, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem. Czy możemy liczyć na białego Sylwestra? O tym już Beata Gubernat. Witam Cię, witam Państwa. Owszem, idzie zima, ale raczej taka bez śniegu. Nawet to, co pojawiło się minionej nocy, bardziej przypominało cukier puder niż prawdziwy śnieg. Za to czujemy już zdecydowanie chłodniejsze powietrze i tak naprawdę wtorek chyba będzie tym ostatnim dniem tego tygodnia z dodatnią temperaturą, bo od jutra szykuje nam się mróz, który może towarzyszyć nam przez całą dobę w noc sylwestrową. Spodziewamy się nawet minus 10 stopni. A skąd takie ochłodzenie? Przyniesie je skandynawski wyż, który da nam także dużo pogodnego i wolnego od chmur nieba, a zatem nie spadnie pewnie nawet płatek śniegu, za to słońce. Mam nadzieję, że będzie nam poprawiać humory w te najkrótsze dni w roku. A co więcej o tym już w pogodzie, w prognozie pogody, na którą już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Czy taka pogoda będzie sprzyjać wyprawom w góry? Wiele osób wybrało się w Bieszczady na świąteczno-noworoczny odpoczynek. O warunki zapytaliśmy dyżurnego GOPR-u. Wieje południowy wiatr z prędkością 55 km/h. Zatem temperatura odczuwalna dla organizmu to w granicach minus 15 stopni. Widoczność ograniczona jest do 50 metrów i miejscami jest zmrożony śnieg, co utrudnia wędrówki po górach. Jeżeli chodzi o okres świąteczny, ta pogoda była podobna, więc zbyt wielu turystów nie było w Bieszczadach. Natomiast wiem od kolegów, którzy pełnią dyżury w tej chwili w stacjach ratunkowych i w Cisnej na Połoninie Wetlińskiej w Uszczykach Górnych, że wszystkie miejsca w Bieszczadach są zarezerwowane na okres Sylwestra i tych turystów jest coraz więcej. Jak idealnie połączyć dźwięk z obrazem? Wystawa Barwy i nastroje, muzyka w malarstwie polskim, którą do maja można oglądać w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie, to doskonała odpowiedź. Obrazy znanych malarzy i starodawne instrumenty przenoszą nas w dawne czasy, opowiadając i łącząc historię dawnego życia kościoła, wsi, miasta i dworu.
Wystawa Barwy i nastroje. Muzyka w malarstwie polskim składa się z dwóch części. Pierwsza to obrazy. Udało nam się na wystawie zgromadzić dzieła najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa polskiego XIX i XX wieku. I tak wśród zbiorów znalazły się m.in. dożynki Franciszka Kostrzewskiego, który w swej twórczości skupił się głównie na dokumentowaniu życia polskich wsi i miasteczek. Skrzypaczka Wojciecha Weissa, uznawanego za nauczyciela pokolenia kolorystów, czy portret Heleny Karczewskiej, namalowany przez jej brata Jacka Malczewskiego. Nie zabrakło też artystycznych ciekawostek, takich jak na przykład szkice Włodzimierza Tetmajera, współautora obrazu Panorama Racławicka, a zarazem przyjaciela Stanisława Wyspiańskiego, na którym pisarz wzorował postać gospodarza w Weselu. Listę znanych nazwisk dopełniają artyści lokalni, tacy jak pochodzący z Jasła Seweryn Bieszczad czy mieszkanka Nowego Sącza Maria Ritter. Ale ta wyjątkowa wystawa obraz łączy z muzyką. Liry korbowe, cytry czy unikatowa lutnia na 20 kluczy i 20 strun. To instrumenty, których dziś już nie słyszymy. Wszystkie opowiadają spójną historię starodawnych dźwięków, które grano zarówno u biednych, jak i bogatych. W naszym kręgu kultury chrześcijańskiej muzyka sakralna wykształciła się jako pierwsza, dlatego jest tak bardzo istotna. Później przechodzimy płynnie przez życie dworu, które obfitowało w bale i koncerty, które odbywały się niemalże nieustannie, i kończymy na przestrzeni miasta i wsi. Barwy i nastroje. Muzyka w malarstwie polskim to wystawa przygotowana z okazji dwóch jubileuszy. 80-lecia Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i 25-lecia Muzeum Etnograficznego przy współpracy muzeów, bibliotek i teatrów z całej Polski. W Muzeum Etnograficznym można ją oglądać do majowej Nocy Muzeów. Zaczęliśmy wydanie w tanecznych rytmach i tak też kończymy. Okazji do trenowania kroków już za dwa dni będzie sporo. Każde miejsce jest dobre, nawet studio aktualności. Zostawiam Państwa z naszymi szczególnymi gośćmi.